Jak zwykle gajanie działa. Wyśmienicie. Kiedyś się nauczę. To jeszcze nie jest ten dzień, ale kiedyś się nauczę. To nie jest to, co chciałem zrobić. To jest to, co chciałem zrobić. Wyśmienicie. Nie, ale serio. Jakoś zawsze zapominamy kompletnie o tym, że Capture Utility bardzo intensywnie nie łapie na samym początku, tylko trzeba je od nowa ustawiać. I dzieje się to dosłownie za każdym razem i zanim świecie tego nie rozumiem. ノゼリア全土を巻き込んだ煙鉄大戦から34年グリンブルク王国領に新たな鉄鉱脈が発見され人々は喜びに沸いた30 lat po wojnie w Soli i Żelaza w Norselii odkryto złoże cen minerałów w Królestwie Glenbrook i wszyscy z tego bardzo się cieszyli. Ikonki Bilek lubi grafikę komputerową. Boję się zapytać. I w związku z odkryciem tejże kopalni wszystkie główne kraje, czyli Królestwo Glenbrook, Wielkie Księstwo Esfrostu, Konka tego Octopatha i Tyrangę. A! Jak to było? Wszystkie nowe GSQL wyglądają tak samo. Wielkie Księstwo Esfrosty i Święte Państwo Heizand postanowiły współpracować, aby korzystać z tych dobrodziejstw. I z pewnością będzie to prowadzić do ery spokoju i dobrobytu, prawda? Prawda? Nie, no nie ma żadnej wątpliwości, że tak w istocie będzie. Do Glenbrook, czyli naszej stolicy, czyli siło rzeczy kraju, w którym odkryto tą kopalnię, przybyły ważne osobistości z każdego z krajów. Niedługo też udamy się tam my, czyli Sir Noah Wolford. Przypominam, że generalnie od dziś efektywnie sprawujemy rządy jako głowa rodu Wolfordów. Po tym jak nasz ojciec Simon dał nam taki przywilej, jeżeli chcemy tak nazywać. Przybyła do nas minister Laila ze świętego państwa Heizand. Jako, że Laili chyba do tej pory nie widzieliśmy, należy on do świętej siódemki, jest ministerem medycyny Laila Wiscraft. Jest to kobieta o szczególnym intelekcie i wyznaczono ją, aby nadzorowała Ministerstwo Medycyny. Nie będę wnikał, po co minister medycyny potrzebuje sztyletu w ręce, ale to już nie moje zmartwienie. Powiedziałbym, że nie tylko dla ciebie, ale nam to raczej było wiadomo już od dość dawna. O, będą teraz zaznaczać, że o, pół siostra, nie cała siostra, o. Ma to jakiś sens, jako takie powiedzmy polityczne następstwo. Wstępująca siostra, proszę, nie taka siostra. Ma taki sens jako takie polityczne następstwo rozejmu, powiedzmy, że o, w ramach rozejmu, żeby zacieśnić więź między naszymi krajami, nawiążemy jakieś tam sojusze polityczne i mariaże. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że mowa jednak o dość znamienitych rodach, to rzeczywiście trochę jest zaskakujące, że Fajtan to o tym nie wiedzieli. Serenoa Wolfhardです. Frederica to mówię.
Dzisiaj o 20 będzie Win-Win, a Polska co najmniej sobie do Monadowa wyszliśmy, albo wskakuje w pierwsze tysiąclecie i beka. Swoją drogą, skoro już przy tym jesteśmy, to prawdopodobnie Steam będzie dzisiaj odpowiednio krótszy niż zazwyczaj przez to, że sam będę chciał pójść obejrzeć jako tako. Więc jeżeli zobaczę, że będziemy się zbliżać do jakiejś walki, a zostaje mi na przykład 20 minut, to nie wiem, czy ją będę zaczynał na tej zasadzie. Bo wiem doskonale, ile potrafię trwać walki w Zilange Strategy. Plus zazwyczaj po walkach jeszcze mamy chwilę fabuły, zanim mamy możliwość zapisu jak takiego, więc wolę nie ryzykować. Mada mada itaranai musuku desu ga, yoi kikai da to omoimashite na. Watashi wa honjitsu kagiri de toushi no zo o ori serenoa ni yazaru tsumori desu. Wszystkie odpowiedzialności na kark jakiegoś 19 czy 20 latka. Kiedy ostatnia sto poszło nie tak? Znaczy akurat, nie no, przesadzam w tym momencie. Generalnie ekipa z Triangle Strategy jest raczej starsza niż może. Czy dzisiaj będzie pogadanka? Generalnie początek Triangle Strategy, pierwsze tam 3-4 chaptery jest taki bardziej przegadany, jako tako. Więc z tym trzeba się liczyć. Najpierw, żeby wszyscy byli. Przy okazji będzie można ze wszystkimi się zapoznać. Materiał wybuchowy. Biorąc pod uwagę, że mówimy o czymś, co wygląda bardziej silne miecze, to brzmi co najmniej interesująco. Aczkolwiek szanuję też, że nie unikają jakiegoś, powiedzmy, rozwoju technologicznego. Dostrzenicy rzeczy już od dawna. Z jednej strony tak, z drugiej strony zazwyczaj nie używano go tak stricte do materiałów wybuchowych, tak? W sensie, no... Bo tutaj raczej mówiono o czymś bardziej bliskiemu trotylowi, bym powiedział. Co jednak nie jest aż takim nowym rozwiązaniem. Doragan już jako tego przybył do miasta i sobie je kulturalnie zwiedza. Też bym sobie pozwiedzał jakieś miasto. Tak, jestem głową rodu. Wszystkie obowiązki i przyjemności są moje. I uważaj, jak się wydarzasz, ty głupia kurwa. Cześć, co? Najgorsze, co może być, to takie super uważanie na słowa, żeby przypadkiem czegoś głupiego nie palnąć. Metoda tutaj jest bardzo prosta. Wystarczy nic nie mówić. I dostałem pierwszą okazję do zwiedzania jako tako. Znaczy jest tak, że w chapterze mam przynajmniej jedną taką okazję, żeby się przejść po lokacji, w której obecnie się znajdujemy. Możemy wtedy się poruszać po danym miejscu, rozmawiać z ludźmi, znajdować przedmioty. Wiele różnych rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z walkami. A tutaj mamy takie szybkie nauki sterowania, czyli normalnie się poruszamy lewym analogiem. Możemy biegać, jeżeli wciskamy krzyżak. Ale żeby szybciej biegać, wciskamy B albo R. Jeżeli chcemy po prostu zakończyć daną fazę eksploracji, to wciskamy plusik i kończymy w danym momencie. Teraz też mógłbym ją skończyć nawet w tej chwili, tak żeby nie było wątpliwości. Aż taki nie jestem, wolę sobie najpierw pogadać ze wszystkimi, którzy tu są. O, przemówienia. Przemówienie to najgorsza część. Ludzie patrzą na ciebie z takim oczekiwaniem, ale ty masz takie... Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć, Boże, nie wiem co powiedzieć. Uh,
Jeżeli chodzi o kopalnie, które mamy w Glenbrook, to łączy ona wszelkie zalety wszystkich szczególnych krajów Nuseli. I będzie wykopywane tam żelazo, które do tej pory było domeną Westfrostu. Biorąc pod uwagę, że Westfrost miał do tej pory praktycznie całą kontrolę nad tym surowcem, to dość ciekawe, że jest to, powiedzmy, nie powiem, że oddany za darmo surowiec, ale że nie ma o niego jakiejś specjalnie większej walki. Co, książę Roland odpuszcza sobie obowiązki? Na przykład, nie wiem, żeby bić się z bandytami? Nie, pierwsze słyszę. Aczkolwiek jadą po nim jak po łysej kobyle, że całe szczęście, że to nie on jest pierwszy w kolejce do tronu. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Parę domków do zwiedzenia. W domkach bardzo często są jakieś wszelkie rodzaje świecące się rzeczy. I co świecących się rzeczy, to mają one parę różnych form. Albo będą to jakieś właśnie takie notatki, które znajdujemy. Notatki są czysto fabularne, tak? Możemy je sobie potem przeglądać w kronice jak takiej. Każda z takich notatek zawiera trochę informacji na temat świata, w którym się znajdujemy. Pomaga trochę z taką imersją, żeby stworzyć trochę, zbudować ten świat. Część z nich jest do znalezienia, część z nich jest do kupienia. Jeżeli komuś nie zależy, to one są, powiedzmy, gdzieś tam odłożone i nie trzeba ich czytać, tak? Ja akurat lubię świat przedstawiony, lubię to, jak jest budowany, więc je sobie regularnie, zazwyczaj czytam, jak je znajduję. Ja tutaj mam akurat notatkę o cudach Noceli, w tym przypadku jest stolica Sostu. Pomimo zamieci, które często tam panują, miasto jest uporządkowane i dobrze utrzymane. A ci, którzy tam mieszkają, są pełni ducha i niezachwiani. Współpracując, udało mi się przeżyć i radzić sobie w jednym z najmniej przyjaznych ludziom miejsc w całej krainie. Ta wytrwałość pomogła im stać się krajem, z którym nie warto zadziałać. Ironstone zostało wykute w skalnym zboczu górskim, co jest dość nietypowe, ale biorąc pod uwagę, że mowa o kraju z kopalniami żelaza na swych terenach, to jest idealnie pasujące. Są to zarówno zamek, jak i fabrykę żelaza. Wykształceni rzemieślnicy Wielkiego Księstwa są sprowadzani do zamku, a tam produkują produkty z żelaza i prowadzą badania technologiczne. Dzięki wielkiej kuźni, która jest wielka i gorąca niczym krater wulkanu, w zamku mogą wytwarzać wielkie ilości produktów żelaza oraz broni, które są potrzebne, aby czarnożelaziści Black Irony ze Frostu mogli robić swoje. Natomiast na zamku znajduje się największe osiągnięcie w wytwórstwie żelaza ze Frostu, czyli wielki dzwon, większy nawet niż największy smog. Widać go zresztą tutaj, jeżeli dobrze widzę na tym, na obrazku, a to jest, wydaje mi się przynajmniej, że to jest ta twarz, którą widzimy. I podobne jego bicie wywołuje lawiny nawet w daleko położonych miejscach. No i tego typu notatek jest naprawdę dość sporo. Jest też kolejny z cudów na celi, tym razem numer 12. A tym razem stoi za Highland. A pierwsze co widać, gdy tam się przybędzie, to mur tak wielki, że zdaje się, że nie mógł powstać z zamkruskich i jest on zwany tarczą bogini. A gdy tylko przejdzie się przez bramę, wkracza się na teren metropolii pełnej wierzących. Za tymi ulicami zaś leży wielki, spokojny zbiornik znany jako źródło. A jakkolwiek nieprawdopodobne by to nie było, to zarówno miasta, jak i mury otaczają całość tego wielkiego jeziora, z którego pochodzi cała sól na celi. W sensie to jest takie tutejsze morze martwe, bo mówi się o tym, że to jest jezioro, ale biorąc pod uwagę, że musi zaspokajać potrzeby soli całego kontynentu, to jednak wątpię, żeby to było po prostu zwykłe jezioro.
Oczywiście może być to być kontynent wielkości jakiejś tam gminy czy powiatu typowej, ale nie sądzę, żeby aż tak to było. Tylko po prostu jest przedstawiane, jak jest przedstawiane. W samym centrum jeziora stoi wielka statua bogini, jaka stanowi wytrwały symbol wiary świętego państwa. Biorąc pod uwagę, że udało im się przetrwać na tej nieprzyjaznej pustyni, nawet niewierzący zaczynają myśleć, że jest to rzeczywiście bogini. W pałacu w centrum miasta mieszka hierofantka, która podobno sama słyszy głos samej bogini Soli. Głosy musi być tak majestatyczny i spokojny jak miasto, które obserwują. Bawicie się planowanego? Pozwolę sobie się z wami nie bawić. Mam za dużo ostatnio sidequestów, jakichś takich kompletnie durnowatych ze sobą. Owinia mnie da. A no i będę wezmą udział w turnieju. Nie no, czy istnieje jakakolwiek inna opcja niż wygrana? Znajduję przedmiot do leczenia. Swoją drogą, jeżeli wasza odpowiedź było, że istnieje, to macie rację. Opcja jak najbardziej istnieje. No i spójrzcie, kot. Można bawić się z kotem. Już więcej nie muszę się ruszać z tego miejsca. To jest jedyne, co będę robił do końca streama. Nie wiem, aż tak to nie. To prawie jak w trzech domach, gdzie w DLC-ku dodaje możliwość głaskania psów. To jest dopiero 10 na 10 gra. A kolejny spokojny dzień, aby tak pozostało. Bał się wchłonego. Gdzie mogę się ukryć? Całe się beszce. Kiedy ostatnie schowanie się bez coś źle poszło? Najwyżej potem ktoś się przyjdzie, weźmie taką beczkę i ją wyrzuci gdzieś do wody. Znacznie mi się kamera mocno obraca. Zastanawiam się, czy to nie jest gdzieś... Nie, spokojnie. Nie ten przycisk. Czy to nie było gdzieś w opcjach kamery? To chyba kuj... Nie, to nie Quick Rotation. To będzie Quick Rotation. Nie zmieniłem tego, zmieniłem. No, teraz się obraca już znacznie rozsądniej. Przeszkadzało mi odrobinę, że obraca się o jakieś 45 stopni, bo nie jestem przyzwyczajony po prostu. Jednak nie jest aż tak wygodne. Galnie, jeżeli postać ma nad sobą zielony wykrzyknik, taki jak tutaj Frederica na przykład, to rozmowa z taką postacią daje nam możliwość płynięcia na nasz tutejszy odpowiednik alignmentu i każda z odpowiedzi można skierować w stronę tego moralności, użyteczności albo wolności. Nie pamiętam, czy o tym mówiłem ostatnio, czy było w ogóle tam okazja, jeżeli nie, to właśnie przypominam. Ja bym mógł pisać swoje miasto. Jest to zdecydowanie miasto spokoju i pokoju. I oby tak pozostało. W sumie... Teraz jak o tym myślę, to bycie takim władcą w jakiejś tam ziemi musi być o tyle uporczywe, że nie można być wszędzie jednocześnie, a wiosek jest na tyle dużo, że każdy taki głupi atak bandytów może być problemem. Kolejny powód, dla którego nie chciałbym nigdy być odpowiedzialny za cokolwiek. Wystarczy mi, że jestem sobie grzecznie, kulturalnie jakimś tam pracownikiem i robią co mi każą. Odpowiedzialność to najgorsze, co istnieje. A same najważniejsze osobistości ze wszystkich krajów. O tak. To jest dokładnie to, czego mi potrzeba. Grube szychy, które zanudzają na kilometr. Też się cieszę, że mi się nic nie stało. Na szczęście mi się nic nie stało. Tu nic nie, możemy pogadać. Biorąc pod uwagę, że dopiero co jesteśmy powołani, to nic dziwnego.
Kto wygra cały turniej, to spokojnie, już niebawem. Jak dobrze pójdzie, to nawet jeszcze dzisiaj będzie mieli wielki turniej. Wydaje mi się przynajmniej, że dzisiaj jest i Dragon, który bardzo zachwala sobie miasto i jego władcę. Przy okazji nie mieliśmy wcześniej okazji go spotkać, więc oto na co za wielki kopalni Norseli. Dragon Esfrost. Jak już mówiłem, jeżeli ktoś jest z Esfrost, to jest spora szansa, że będą mieli nazwisko Esfrost. Nie, to dosłownie tak działa. Tam wszyscy są Esfrostami. Potem jak jego ojciec Svarok został oddelegowany do życia na krańcach Esfrostu, on poświęcił się naukom w archiwach, aby uzyskać honor swojej rodziny. Jest młodym geniuszem, który odkrył, jak tworzyć materiały wybuchowe. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj potrzebę używania ich do kopalni, to z pewnością jest to bardzo przydatna rzecz. Witam panie Draganie, z tej strony Sereno i jestem od niedługa władcą naszych ziem. Nie musimy się martwić, Dragon przyjdzie na czas wejściego. Jaki bym chciał podarunek? Wystarczą pieniądze. To zawsze jest dobra odpowiedź. Tak naprawdę to nie. Ja jestem zdecydowanie z tych, którzy nie lubią, jak się im daje pieniądze. Wolę nawet, jeżeli jakiś tam podarunek będzie niekoniecznie super trafiony, ale jeżeli to będzie po prostu jakiś taki rzeczywiście fizyczny podarunek. Nigdy nie lubiłem tej części, gdzie ktoś mówi, że o, jak będziesz miał pieniądze, to sobie kupisz, co chcesz. Ale ja zazwyczaj nie wiem, co chcę, więc bardziej się ucieszę z jakiegoś podarunku, po prostu, który ktoś dla mnie wymyślił, aniżeli z czystych, głupich banknotów czegoś. No przynajmniej Gilla mówi nam, że Federica będzie chciała nam jako tako pomagać w rządzeniu naszymi ziemiami, co jest bardzo miłe, że nie będzie tylko jedną z tych osób, które przychodzą, żeby ładnie wyglądać. Jako że potwierdzaliśmy naszą wioskę, głównie zazwyczaj, jeżeli ktoś nie czuje takiej silnej potrzeby, żeby uczyć się o całym świecie, to najważniejsze, co trzeba zrobić, to ogarnąć te zielone wykrzykniki, żeby wpłynąć trochę na swoje przekonania i porozgarniać wszystkie przedmioty, które są oznaczone świecącymi kropkami. Ja chcę wam powiedzieć sobie, co będzie rąpa. Ja mam nadzieję, że się nie pochyluję do jutra, bo nie wiem, ostatnio generalnie jakoś tak trochę mizernie się czuję i czuję, że potrzebuję odpoczynku. W sensie takiego fizycznego, dłuższego odpoczynku, jakiegoś urlopu po prostu. I czekam, aż wreszcie go dostanę. I martwię się trochę, czy się nie pochyluję, bo wczoraj mnie coś tak delikatnie zaczęło łapać, ale póki co jeszcze żyję. Zresztą jakbym nie żył, to by mnie tutaj nie było, tylko będę znać, że nie dam rady i w ogóle. Pamiętacie urlop? Chciałbym pamiętać, teraz już nie daję urlopów. Wracając na bankiet. Sereno-dono, sakihodo wa sewa ni narimashita. No już proszę, co to za gościnność? Ja tylko robię to, co wypada. Wszyscy sobie zachwalają naszego ojca. Bo póki co to jest jeszcze wszystko robota naszego ojca, a nie nasza. Prawda? Tak nawiasem mówiąc, biorąc pod uwagę, co mówiłem o ważnych ludziach ze Sosu, Dragon i Federica są kuzynami, więc w pewnym sensie będzie on teraz też z nami spokrewniony w jakiś tam daleki sposób. A tam doszukujesz się od razu jakiegoś takiego od Nalaila. Nie wiem, co ci chodzi. Aczkolwiek Dragon jest trochę bardziej dosadny. Przynajmniej nie próbuję
lukrować swoje słowa. Spójrzcie, my w Polsce mamy podatek cukrowy, oni tam mają podatek solny. Boję się zapytać to dalej. W Heizand podstawą nauk i wiary ogólnie jest to, że sól jest darem od bogini i dlatego mogą sobie go cenić takiego sobie cenią. Zresztą biorąc pod uwagę, że źródło znajduje się tylko w Heizand i nigdzie indziej nie ma soli. Ej, spójrz na z tej strony. Nie można podatkować zerowych przychodów. ご了承、どうかお許しいただきたい。ウォルフォートはグリンブルク王国の武家。 Nie wiem, czy powinien się czuć teraz urażony, tato. Mam wrażenie, że Simon dosłownie powiedział w tej chwili, nie jesteśmy za głupi, żeby rozumieć takie trudne rzeczy, jak podatek solny. Ale walczyć umiemy. Najwyraźniej do Lairi i Dagana to trafiło. Przynajmniej na tyle, na ile wystarczy to, żeby się dogadywali już odrobinę. Jak to Sewer nic nie zrobił? Skąd się wzięły hotdogi na fakturę Sewalionu? Mam lepsze pytanie. Skąd Sewersji miał kasę na bilety na Metalikę? O, moje zdanie nic nie znaczy, bo słowo bogini jest najważniejsze. Jesus Christ. Czy ja trafiłem do SMT, do lofagów? そうだ。我らはこれから先のことを考えねば。ドラガン殿、ライラ殿、そしてセレノア。どうかノゼリアに新たな時代をもたらしてもらいたい。はい。Jasne. Wszystko trzeba zostawić młodym. Majzon, nie ma się super czaty zwyciły? Może nie tyle zwyciły, co już nie wydaje. Bo zwrócić to podejrzewam, że to raczej się nie zwróciło. Dobra, mam teraz dwa miejsca, w które możemy się tak na szybko udać. Pierwszym z nich jest zamek Whitehall. Generalnie tam, gdzie się da, to będę robił te poboczne historie, żeby jakoś bardziej fabularnie to zwinąć. Kordelia to księżniczka Glenbrook, trzecie w dziecię króla Regny, czyli młodsza siostra Rolanda i przy okazji księcia Faniego również. Jest młodą księżniczką z auto pełną gracji i woli swojego dobrego brata Rolanda od sztywnego jak kij w dupie Faniego. O Fenim chyba już mówiłem ostatnio. W każdym razie jest takim bardziej zgodnym z zasadami księciem z dwójki, w porównaniu do bardziej porywczego Rolanda. Biedny Roland naiwny, jeszcze nie wie czym jest dorosłość. Ojciec,
Roland, możemy zostawić rzeczy Wolfordom, Wolfordowie, ale my nic nie umiemy, jesteśmy głupi. Prawda to? Już od jutra. Nienawidzie, my byśmy zadzieli naszego przyjaciela. Już nie lubię za niego. Jest drugi chapter, a ja już go nie lubię. Z drugiej strony, jak Roland ma o tyle trochę nie do końca rację, że jako potencjalny przyszły władca musi jednak jakoś tam trochę bardziej... Nie powiem, że panować nad emocjami, ale mnie jakieś takie faworyzowania i w ogóle. Roland w każdym razie wkurzył się na Faniego i idzie sobie poćwiczyć. I nigdy nie przestanie mi bawić pisanie ser jako ser, a nie sir. A propos, jest i ser Maxwell. Z wcale nieznajomym głosem. Może dlatego, że nic kompletnie po sobie nie ukrywasz, tylko wszystko masz wypisane na twarzy, jak na książce. Nah. Trening ten się zaliczony, można wracać do domu. Żeby dojść do finału turnieju, trzeba najpierw wygrać się wszystkie pozostałe rundy. A nam tego nie wydłużę. Czekaj, co? Nie, no chyba aż tak źle nie będzie, prawda? Anata wa sugureta shishitsu o motte iru. Omoi kitte yatte minasai. Shisho. Ou no ko nado dewa naku. Shisho no ko ni naritakatta. Czy to jakiś foreshadowing, że Roland tak naprawdę jest synem z nieprawego łoża? To było zbyt oczywiste. Nie wiem, po prostu już tyle tego typu gimików widziałem. Że ktoś tam mówi, że chciałbym nie być księciem czy coś 50 godzin później. On tak naprawdę nie był księciem. W sumie inna sprawa, że Roland w dużej mierze nie powinien się kompletnie przejmować się rzeczami takimi księciowskimi, biorąc pod uwagę, że raczej go nie będzie dotyczyć przejmowanie władzy, tak? Zazwyczaj jako ten drugi książę to jest na zasadzie, no jeżeli coś się pierwszemu stanie, a ja nie planuję intryg, to raczej nie ma czym się przejmować. O nie, chłop pijany albo niespełna rozumu. Frederica, kimi wa yoi hanryo o eta na. Boku ni wa wakaru. Kare no me o mireba ippatsu da.
私などまだまだです。その奥ゆかしさも婿殿の良きところだなあ、フレデリカ。ええ、とても実直で清廉なお方だと私も感じます。あ、コンプリメンチーキー、コンプリメンチーキー、ダフミーヴェンセイ。その感じたことを正直に申し上げただけなのですが。ねえねえねえ、コンプリメントミーダリ、プロセプロセ、ナラガン。とんでもない、あなたにそう思っていただけるのは嬉しい。なら、よかった。フレデリカ、君はそんな表情もできるのだな。フレデリカ様は、エスブロストではどのような暮らしをされていたのですか？クドプキニポカウヨ。ローゼル族の側室の子として虐げられていたよ。制裁の実施たち、グスタドルフはともかく、エリカとタラース兄弟はたちが悪くて。Brzmi jak typowe złe siostry, bracia, którzy dokuczają młodszemu rodzeństwu. Tylko że na stopniu królewskim. Dzidzica. Boku ne, Frederica no kujashi sa ga yoku wakaru. Boku no chichi.スバローグも先代総帥の弟、我が家も傍系として不遇を囲い続けてきたからね。だがそれも終わりだ。僕は共同採掘を成功させて実力を示す。そのために大将にでも爆裂が起こした。それを利用した革新的な発言を。あ、これ平時常に、まあ、たけ、二タイプ。ドラガン、そろそろお開きにしましょう。Kiedy ostatnio słyszeliście, że komuś się powiedziało, że wypił za dużo? To przestał pić. Jeszcze jak twierdzi, że to jest najlepsza libacja, na której był od dawna. Nie jestem pewien, czy czuć się dobrze z tym, że nazywa to libacją, ale... O tak, już to widzę. Jakaś przymowa w wykonaniu Dragana. W imię naszym! だから三国が手を携えることがどれほどの偉業であるか実感が湧かない。Dragan przestań pić. キレンはこの共同採掘をどう考える？Jak postrzegamy w tą wspólną kopalnię? Albo stanowi ona pierwszy step ku prawdziwej harmonii pośród trzech krajów, albo będą z niej cieszyć się wszystkie możliwe kraje. Albo ciężko jest zrozumieć ich motywację i na razie ciężko stwierdzić, czy to dobrze wróży. Zawsze można spojrzeć na to optymistycznie. W końcu ile można wojować z sobą? 対立してきた三国に平和をもたらす意義のある取り組みだと思います。なるほど。だが本当に対立はなくなるのだろうか。あたん、やご jeszcze podzielam。なくなってほしいと願っています。Wiecie jak to mówię, dopóki ktoś nie zostanie skrzywdzony, to jest optymistyczny. だが不誠実な者とは誰も手を組まない。婿殿のその誠実さは買い難い武器かもしれないな。いや、generalnie味方はいろいろある。Można patrzeć na to strasznie cynicznie, że na pewno każdy kraj ma jakieś tam zamiary w tej kopalni, ale póki co nie ma co akurat podejrzewać ich specjalnie o to. 今が新たな時代の幕開けだと考えている。A więc to dlatego zawsze świat datują 17-latkowie. Bo to młodzi muszą budować nowy świat. To właśnie Dragon chce powiedzieć. Doraga, 大丈夫ですか？何？酔ってなどいない。Nie, wszystko jest dobrze, Frederica. Nie masz co się przejmować. Dragon 2022.
Zostawiłbym go tutaj. Niech się nauczy. Jest jeszcze młody. Musi się nauczyć, jak pić. No z tego co opowiadał, to sam ma nie najlepsze wspomnienia z Gustadolfem i spółką. Picie to sztuka wymagająca praktyki, dlatego trzeba jak najwięcej praktykować. To jest to? Podoba mi się, że postacie tej wprost mówią, że nie mają jeszcze jako tako doświadczenia, powiedzmy, i chcą się jakoś nawzajem pod tym względem wspierać. Jedno za jedną rękę, drugie za drugą rękę i o każdy schodek poobijać. A potem Dragan się budzi rano i czemu kurwa plecy mnie bolą? Ty stary, nie wiem. Benedykt natomiast się wymknął, żeby... Nie powiem pozwiedzać groby, bo nie jest to Tomb Raider, ale... Odwiedzić czyjś grób zdecydowanie. Simon tutaj wspomina, że Desce, czyli efektywnie matka Senoi. Jeżeli dobrze łączę fakty, to lubą Simona. A mi jedno z drugim się wiąże, jakby nie patrzeć. Dobrze się składa, że jesteśmy akurat na cmentarzu, Simon. Mi już lekarze nie pomogą. Dlatego jesteśmy na cmentarzu. それゆえ、セレノアのことはお前に頼むしかない。我が家のためにもう一働きしてはくれぬか。もちろんです。この命をかけてセレノア様をお支えします。聞いたな、デストラよ。ベネディクトがいればお前の息子は大丈夫だ。我が古き戦友よ。セレノアを。O ile wcześniej, powiedzmy, władza była nam przekazana, tak powiedzmy, formalnie przez Simona, o tyle teraz, tak powiedzmy, bardziej na boku, prywatnie Simon przekazuje też nam Benedykta w pewnym sensie, czyli nasz największy mózg tutejszy. Dobra. Czas oficjalnie zobaczyć abdykację. Ale spokojnie, Simon nie umiera. Aż tak źle nie jest. Po prostu... ma problemy. I od dziś już oficjalnie to my stajemy się głową od Wolfortów. Znaczy, żeby nie było, problemy są zauważalne. No zresztą samo to, że takie ataki go łapią, tak? Ale to nie jest tak, że jest kompletnie na skraju śmierci, tak? Mina, kore made to kawari naku, Warho toke o sasaete moraitai. Kashikomarimashita, Shimon-sama. Warera ichido, Warho toke ni kawaranu chusei o chikaimasu. Serenoa yo, toushi no kettei wa, kashin to ryoumin no unmei o sayou suru. Rządy władcy wpływają na zarówno członków rodziny, jak i jego lud. I dlatego teraz ta odpowiedzialność jest nasza. Wyśmienicie! Nic tak dobrze nie bawi, jak pełna odpowiedzialność za wszystkich wokół.
To nie sen, ale jest na tyle ogarnięty, że wie, że on sam niekoniecznie sobie musi poradzić. Dlatego chętnie przyjmie każde wsparcie, które zostanie mu udzielone, jeżeli chodzi o mądre słowa. Ja właśnie mówię, że mógłby decydować sam. Jeden. Coś mi zawsze przejechało. Ale jednocześnie jak najbardziej będzie wysłuchiwał rad wszystkich wokół. Zresztą... Akurat pod tym względem Tenga Strategy jej ma pewną konkretną mechanikę, do której jeszcze z pewnością dojdziemy. Zresztą nawet nie musimy długo czekać. Szale przekonanie. W zależności od tego, jakie akurat decyzje będziemy mieli do podjęcia, niektóre z nich będą właśnie decydowane na tych szalach. Dostajemy też 7 monetkę, symbole przekonania. Zastanuje od nas nasi najbliżsi towarzysze. I będą mogli oni dzięki nim wpływać na decyzje, które będzie do podejmowane. Oczywiście wiadomo, zależnie według własnych przekonań i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ktoś, powiedzmy, będzie kompletnie we sobie głosował, tylko będzie bardziej przedstawiał jakieś tam swój pogląd na sprawę, swoje przekonanie w danej sprawie. Jeżeli dobrze pamiętam, pierwsze użycie będzie... chyba w przyszłym chapterze, ale głowy nie dam. Nam tutaj pozostało tylko jedno. Ruszać do stolicy. Jak taka abdykacja dokonała się, jesteśmy już w władcy naszego rodu. Możemy ruszać się na turniej mocy. A po turnieju powstaną sprawy kopalniane. こうしてセレノアは父シモンに代わりウォルホート家当主の座について共同採掘の記念式典と三国の強者が剣を交える舞踏大会に参加するグリンブルク王とホワイトホルム城へと出発する神聖ウォルホート家。 着せずして各国の代表が集う式典。Przekazać ten turniej będzie dla nas stanowił taką swego rodzaju okazję, żeby się wykazać właśnie jako nowa głowa rodziny. Bo ile Simon wcześniej miał jakieś tam uznanie zdobyte na wojnie, o tyle no my jesteśmy póki co efektywnie dziedzicem, tak? I może tam część osób nas zna jako tako, ale nic konkretnego, tak? Królek dowiaduje się o abdykacji Simona. I sam tu też uznaje nas jako głowę rodziny. Bo przypomina, że jako Lord Wolfolców jesteśmy jeden z trzech wielkich Lordów Glimbruk, więc efektywnie służymy królowi Regnie. To nie był dobry odgłos. Dragon kłóci się z rodziną królewską? W tym z premierem jest prosto. Bunkie no Subarogu no mysko gotoki nie. Ołkina kao suru. Sorewa boku no serifu da. Sosui no onasake de saishou ni natta kodomo wa damatte iru. Kuchi o hirake ba nanosai no naikoto ga tako. Wydaje mi się, że było już przynajmniej ja wspominane, że wesołości liczą się bardziej, powiedzmy, umiejętności, aniżeli w pochodzenie, a Dragon tutaj wyraźnie wskazuje na coś przeciwnego. Esfrostの恥になるだけです。へえ、驚いたわ。あなたが私たちにそんな口を聞くなんて。
ウォルホート家に嫁いで偉くなったつもり？やめましょう、エリカ。Kto jest ważniejszy? Zwykła siostra władcy, czy żona jednego z najważniejszych władców danego kraju? Pewnie to pierwsze, bo polityka tak działa. Ależ sas. Ale za co to bym już porządnego plaskacza chłopu sprzedał? O mój święty Boże, dajcie im możliwość zabicia ich na miejscu. Nie opowiedz mnie, że to będzie międzynarodowy incydent. Proszę, nalegam. Co ciekawe, że Dragan przeprasza za nich, a Federica nawet nie próbuje. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Federica ma chyba nawet z nimi bliższe relacje. Znaczy bliższe w sensie bezpośrednie pokrewieństwa, aniżeli że jest z nimi bliżej, bo ewidentnie widać było, że relacje Federiki z Eriką i Tarasem są dalekie od dobrych. Ale dostaliśmy dostęp do Kowala w naszym obozie. Więc jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie grzecznie i kulturalnie pójść ulepszyć rzeczy trochę. Podejść, zobaczyć nie zaszkodzi, to na pewno. Jest i kowal. Granie system kowalstwa w Triangle Strategy jest o tyle specyficzne, że oprócz tego, że możemy sobie zwiększyć statystyki broni, to również statystyki postaci ogólnie. Albo blokować umiejętności wszelkie rodzaje, albo pasywki. Jest bardzo dużo rzeczy, które można tutaj zrobić. Każda broń ma 3 rangi. Granie materiałów do ulepszania, powiedzmy, poszczególnych tierów broni. W sensie, że umiejętności na pierwszym tierze na przykład jest trochę więcej. Ale ulepszenie z tieru 1 na tier 2 jest już znacznie ciężej uzyskać. Jest ich bardzo ograniczona ilość, więc tym trzeba się liczyć. Ogólnie zasada jest taka, że jeżeli mamy jakąś umiejętność, to inaczej, cały pasek umiejętności, rząd umiejętności, czyli w tym przypadku ten tier pierwszy na przykład, to pierwsza umiejętność będzie kosztowała mniej, druga więcej, trzecia jeszcze więcej, aż ostatnia będzie kosztowała zdecydowanie za dużo. Jeżeli umiejętności są połączone strzałko, to trzeba właśnie nauczyć najpierw tenia górze, a potem tenia dole. Albo jeżeli koniec wskazuje inaczej, to wiadomo inaczej. Jeżeli są połączone tak jak tutaj poprzez lub, no to możemy wybrać jedną albo drugą, nie obie naraz. Ale jak już bierzemy jedną, to możemy się dowoli przełączyć między dwiema. Czyli tak jak tutaj na przykład Serenoa ma jakieś dwie umiejętności na drugiej randze, to jeżeli nauczymy się ich, to możemy sobie wybrać to, potem stwierdzimy, że na inną walkę potrzebna jest tam ta, to przełączamy na tą. Granie większość postaci ma 3 razy możliwość ulepszenia swojej broni, żeby zwiększyć obrażenia. Do tego bonus do jakichś tam poszczególnych statystyk. W większości przypadków te pierwsze poziomy to będą same bonusy do statystyk. Są wyjątki, jak na przykład to, że Federica ma zwiększenie obrażeń przy dobrej pogodzie. Czy ktoś jeszcze ma teraz jakiś wyjątek? Nie, cała reszta ma po prostu czyste bonusy do statystyk. Biorąc pod uwagę, co na razie mamy, to chyba po prostu podbije Serno i ten bronię, tak żeby zadawała trochę więcej. I tak to by mnie kosztowało 2 żelaza, na przykład 500 zł, teraz następny upgrade kosztuje mnie 6 żelaza i 500 zł. Czyli no, dość szybko będzie to narastać, przez co ciężko jest tak naprawdę zawsze ulepszyć wszystko. Możemy podejść do kupca, zobaczyć czy ma coś nowego. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Teraz też nie możemy sobie kupić materiały do upgrade'ów. Na przykład jeżeli bym chciał, to mogę sobie kupić 2 fiberki. Jeżeli kupię 2 fiberki, to powinienem móc ulepszyć tego. Broń Federiki. Ale na więcej już mnie nie będzie stać, bo sam upgrade kosztuje 500 zł, którego już nie mam.
Ja w tej chwili sobie no i wtedy dejka mało lepsze na bronie. I to będzie tak naprawdę tyle. Są sposoby, żeby grindować kasę, których jeszcze nie mamy dostępnych, więc na razie musimy sobie radzić się z tym, co mamy jako tako. Ale prędzej czy później będziemy mogli teoretycznie w nieskończoność to farmić, więc to nie jest tak, że jesteśmy blokowani jakoś kompletnie, ale jednocześnie mamy tych zasobów na tyle mało, że trzeba w miarę rozsądnie tego podchodzić. Ruszajmy do zamku zobaczyć, jak tam nasze te festyny. Nie festyny. Wszystkie ważne osobistości. Pierwsza ważna rzecz to, że od teraz prace w kopalni ruszają pełną parą. Co ciekawe, jak szybko się taka kopalnia żelaza akurat wyczerpuje. Bo sporo kopalni jest w stanie naprawdę bardzo długo wytrzymywać. A tutaj już mówią o jej potencjalnym wyczerpaniu, pomimo że dopiero zaczynają. Chyba, że myślę w kategoriach naprawdę bardzo przyszłościowych. Panie Daganie, to wszystko pana zasługa. I przy okazji nasza. Kompletnie wszystko ja, nic moja rodzina, to wszystko ja. Dziękuję, dziękuję. Polecam się na przyszłość. Hajzan ma wrażenie, że zostało coś pominięte w tym wszystkim, ale... Zaczynajmy tą wasze co część bankietu. Co? Nigdy nie znał stópek? To prawie jak malenia. A co jeżeli Maxwell tak naprawdę malenia? Nie udowodnicie mi, że pod tą maską nie kryje się malenia. Ostrze Mikaeli. Ej, przynajmniej król Ragnar zdaje sobie sprawę, że wszyscy są tutaj potrudni. No i tak właśnie rozpoczyna się przedturniejowy bankiet, na którym sobie możemy też trochę pochodzić, pogadać. A dziękuję, Dolandzie, dziękuję. Wciąż dziwnie to trochę brzmi, jak książę mówi do nas per lordzie, ale... A nie, uwierz się trochę w siebie bardziej. Nie możesz się tak sam przygnębiać. Panie, głowa do góry. Ale z drugiej strony trochę rozumiem Edolanda pod tym względem, że no właśnie jako ten drugi książę niewiele znaczy. Jest bardziej takim pokazowym księciem, jakkolwiek źle to nie brzmi. Czy Hewett nas bardzo intensywnie shipuje? Boję się.
ヒューエットです。よろしくお願いいたします。オルフォート。あなたの噂はよくロラン王子から聞いている。王子の警護を頼みます。はい。お任せください。さあ、戦いの準備を整えよう。目標はもちろん。Oczywiście, że dzisiaj wygramy. Nie ma innej opcji. No, te chyba dołączają do naszych sił. Najważniejsze rzeczy o Dolandzie to to, że jego włócznia może atakować dwa pola przed nim. Czyli po pierwsze ma zasięg 2, po drugie jeżeli stoi bezpośrednio przy przeciwniku, a za tym przeciwnikiem jest jeszcze jeden przeciwnik, to może atakować obu naraz. Plus to, że jeździ na koniec sprawia, że jest bardzo mobilną postacią w porównaniu do innych. Zresztą mieliśmy już okazję się przekonać. Chyba natomiast jeździ na swoim jastrzębiu i może z niego strzelać z łuku. Dzięki temu, że ma latającego wierzchowca, to może bardzo łatwo pokonywać znaczne wysokości. Im wyżej jest, tym większy ma zasięg. Zresztą generalnie tak działa zasada, jeżeli chodzi o łuczników w Triangle Strategy, że wraz z wysokością zazwyczaj zadaje się odrobinę więcej, ma się większy zasięg, więc przewaga wysokości, akurat memy z I have the high ground tutaj są jak najbardziej na miejscu. W pierwszej kolejności chcę pozgarniać każdą świecącą się znajdźkę, jaka tylko istnieje. I najlepiej pomijać wszystkich irytujących ludzi. Benedykt nie szukał. Jak go znajdę, to gdzieś tam podejdę. Grupę żołnierzy w czarnych strojach. Czarnożeleziści ze wzrostu. No jak chcą przyjść paradować, to nie ma sprawy. Są w archiwach, są niezliczone tam, w których chcą odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dosłownie wszystkie pytania. Przy okazji, rozmawiając z ludźmi, możemy się dowiedzieć trochę o różnych, jakichś wszelkich rodzajach informacjach, tak? Przez co generalnie najlepiej jest rozmawiać podczas eksploracji dosłownie z każdym. Możemy sobie potem też przy okazji zerknąć na to, jakie informacje udało nam się zebrać. Są one zazwyczaj takie dość ogólne, tak? Czyli na przykład to, że ta kobieta nam powiedziała w archiwach, sprawia, że mamy informacje o nich. I te informacje potem mogą być używane podczas rozmów wszelkiej jak tako. Tak, tak, wasze wojsko jest lepsze niż nasze, oczywiście, bla, bla, bla. Udało mi się złapać niebezpiecznego przemytnika. Jestem pewien, że naprawdę nie spotkałem tego przemytnika już nigdy więcej. Wesoście cenią sobie wolność. Realnie to jest taki motyw, który się przewija, że każdy z krajów ceni sobie jakąś inną konkretną wartość. I to już raczej jest dość mocno widoczne. Tak naraz mówiąc, to co jest tutaj mówione, że w Esfrosie osądzają ludzi po zdolnościach, a nie po urodzeniu. Tymczasem na dole naszego ekranu. Jak to jest być ocenianym na podstawie swoich umiejętności, Talas? Tak, tak, nie tylko będziesz dla mnie rodziną, niestety. Obrzydliwe. Z cyklu rzeczy, których nie chciałem usłyszeć. A jest ta Sherika. Nie bardzo lubi swoje siostry, więc nie traktuje jako siostry. Może to i lepiej, bo to... Gdyby Erika traktowała jako siostrę, to musielibyśmy uznawać, że jest chociaż trochę z nami powiązane, tak to możemy ją kompletnie ignorować. Avla zdecydowanie nie traktuje turnieju na poważnie. Trzeba będzie jej wybić ten imant zapełniający z głowy. A dziękuję, dziękuję. Nie powiem, równie zaskakujące było to, w jakim stanie znalazł się Simon. Jeżeli będzie mi potrzeba jej rady albo pomocy, to skorzystajmy z pomocy od Terior. Jeżeli będzie taka potrzeba, to jasne, czemu nie. A Maxwell ćwiczył
księcia, odkąd ten był młody i stąd też się jego umiejętności posługiwają się włócznią. I wolałby, żeby nasze umiejętności doprowadziły nas do zwycięstwa, niż szczęście. Zgadzam się. Z tym akurat jak najbardziej się zgadzam. Wolę, kiedy wygrywa skill, a nie RNG. Wyobraźcie sobie, że gracie w jakiegoś JLPG i wygrywa RNG, Chaserus. Owszem, dołączam to nie razem z księciem. Tak, tak. Dopilnuję, żeby nic mu się nie stało. Spoiler, stanie mu się. Czy to jest jeszcze coś świecącego? To wygląda, jakby tu miało być coś świecącego i mi zawsze... Powiem wam tak, ten styl 2D HD ma swoje zalety, ale jeżeli chodzi o szukanie jakichś świecących rzeczy, to jest dość nieprzyjemne jednak. Bo czasem nawet tak biegając może się wydawać, że coś się świeci, albo tak jak tutaj woda na przykład, tak? Pod tym względem akurat szukanie świecących się rzeczy jest jak szukanie igły w stogu siana, tutaj na przykład coś się świeci. Ale widziałem to też tak dosłownie przelotem. A przecież szukanie kotów. Miau. Czy ktoś powiedział szukanie kotów? A to jeżeli powiem, że psy są lepsze? I nagle cały Steam odchodzi. Nie, no nie lubię wszczynać wojen na zasadzie psy-koty. Zwłaszcza, że sam jestem raczej neutralnie nastawiony pod tym względem. Chcesz mnie o coś zapytać? Po co odbywa się ten turniej? Szansa, aby kraje się zebrały i świętowały. Jest to sposób, aby wykazać się zdolnościami bitewnymi. Może zdawać się zwykłą zabawą, ale chodzi o reputację. Koty, psy. Co? Ninja kontra piraci? To też są rzeczy. Ogólnie często mam wrażenie, że są jakieś takie coś versus coś, co jest absolutnie głupie i nie powinno mieć miejsca, ale ma miejsce. Chodzi o pokazanie swojej siły. Żeby nie było broni, które nie będziemy walczyć, będą w tempach, więc nie ma szans raczej nikogo zabić. Co przy okazji dobrze się wpasowuje w to, że żadna z postaci nie umiera generalnie w całej jego strategii. Dobra, czy z kimś jeszcze muszę pogadać? Nie gadałem z ludźmi z Heizen praktycznie w ogóle. Dziękuję po raz kolejny za gratulacje. Ale wszyscy nam mówią, że możemy iść do nich po pomoc. Ale to miłe z ich strony. Tancerka. Tancerka. 2D HD, tak aż tak dobrze nie widać. Soslendal, pewnie to już wiemy. Należy do świętej siódemki. A jeżeli wspomnimy o Sosleju, to medycyna Heizen stanie przed nami otworem. Biorąc pod uwagę, jak wszyscy sobie to zachwalają, to może być to jakiś ciekawy pomysł, żeby tam kiedyś się udać. Klarus Broker. Czemu ten tekst się trzęsie się pomocy? Ja nie chcę, żeby ten tekst się tak trząsł. Och, to spółki. A spójrzcie, to kolejny kraj, w którym nie wszystko zależy od tego, skąd się pochodzi. Brzmi tak, jakby tylko nasz kraj był pod tym względem strasznie zacwany. A nie tylko po raz pierwszy ruszymy do walki. Federica i Gila po raz pierwszy zaznają prawdziwej walki. Czy mamy jakąś strategię na ten turniej?
Pamiętaj, będę walczyć z honorem. To trudniej, więc nie musimy uciekać się do żadnych sztuczek. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Zupełnie inaczej ma się sprawa, kiedy walczymy, powiedzmy, nie wiem, o przeżycie czy coś ten deseń, ale w momencie, kiedy to jest zwykły turniej jako taki, to kompletnie nie widzę powodu, żeby uciekać się do jakichś sztuczek, trików, czego jeszcze. Pana turniej będzie walczyć sama krwawa tarcza. To brzmi niepokojąco. Ale fanboy. A dowiadujemy się też trochę o lodowym magu, który będzie po stronie tego, po stronie Hyzant. Patriotes Rodokonsar. Mieliśmy już okazję się z nim jako tego zapoznać wcześniej. Nie powiem, że spotkać, ale zapoznać jak najbardziej. Nie ty. Zła osoba. Pomocnik ministra Patriata. I będzie on walczył po stronie Sir Maxwella. W ostatnim turnieju walczył ze sobą Simon i Sir Maxwell. Pewnie dlatego Simon teraz już nie może nic robić. Chyba to już przeklikane. Zastanawiam się, czy jeszcze coś pominąłem, jeżeli chodzi o przedmioty. Moje, bardzo łatwo jest wbrew pozorom pominąć coś oczywistego. Zwłaszcza, że nie wiem, czy to widać, ale są też jakieś takie efekty oświetlenia, które sprawiają, że to wygląda, jakby coś się świeciło, ale nie do końca to robi. Ale wydaje mi się, że to będzie wsio wtedy. Jakoż to niedługo się zaczyna, to wydacajmy. A po turnieju. Zapiszmy sobie grzecznie i kulturalnie. Czas ruszać do boju, żeby nie rzec wręcz do walki. Mam te cztery główne grupy. Zaraz to znaczy generał Avloda. Za Hyzant Exan Martial. Za Glimbruk Lud Wolfartów. A ze swoim własnym orszakiem Sir Maxwell jako zwycięzca poprzedniego turnieju. Innymi słowy, same znane osobistości i my. Spokojnie, ja ci wystarczę, Martial. No i to wcale nie jest tak, że jesteśmy jakimiś zwykłymi skadami, których zwykły bandyta by pokonał, prawda? Jeszcze parę to tak to jest na dole, tak jakby po naszej lewej, jak to woli. Czujemy kontra Hyzant. Co z automatu oznacza, że w drugiej parze będzie Avloda z Maxwellem. Dobrze więc. Walka przyszła szybciej niż myślałem, powiem szczerze. Wiem, że wciąż nie oznacza to szybko, ale szybciej niż myślałem. Od tej pory będziemy mogli też się przygotowywać do walk, nie tylko zaczynać je tak jak ostatnio. Co jest dużym plusem akurat. Opcje mamy następujące. Możemy zmieścić jednostki. I przy okazji na tym ekranie mamy też możliwość rozglądania się po mapie, patrzenia na to, jakie mają jednostki przeciwnicy. Możemy ich szczegóły zobaczyć.
Bardzo doceniam, że bossowie ma jakiś 3 razy więcej HP niż my, a to inna sprawa. Wydaje mi się, że takie ustawienie jak teraz jest byłoby względnie ok. Co mogę zrobić, to na pewno przerzucić Eldora bardziej naprzód, żeby on, powiedzmy, tankował, tak? I nie wiem, czy chcę Hewlett tutaj, czy bardziej tutaj. Niech ona się cofnie. Galnie cały czas jest tak, że mamy więcej pól niż postaci do wyboru. Spróbuję na razie tak zrobić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Druga nasza opcja, jaką mamy, jest encampment, czyli powrót do obozu, gdzie możemy sobie jeszcze przed samą walką porobić jakieś rzeczy typu zakupy, ulepszenia i tak dalej. A trzecia jest inwentory, czyli możliwość sprawdzenia, co mamy. I jeżeli mamy już przedmioty do noszenia, to możemy też je założyć z tej perspektywy. Kolejna jest Chronika Wojny, w której możemy sobie poczytać jakieś tutoriale przed walką. W systemie standardowo zapisujemy albo wczytujemy, albo wychodzimy, cokolwiek. A jeżeli uznajemy, że jesteśmy gotowi, co wydaje mi się, że jak najbardziej ma miejsce, to ruszajmy do walki. Liczebnościowo teoretycznie mamy przewagę? Nie, jest tyle samo. 8 na 8. Bo oni mają 6 zwyczajnych jednostek plus 2 bohaterów na naszych 8 bohaterów. Nie ma litości na turnieju. Zobaczmy, jak potężni są generałowie z Heizand. Nie jesteśmy jeszcze na tym, powiedzmy, względnie przyjaznym etapie gry, gdzie jednostki wrogów mają relatywnie mało HP, więc raczej nie musimy się bać, że stanie się nam coś bardzo strasznego. Jeżeli chodzi o niemożność zabicia ich. Chciałbym, żeby Dalant się na chwilę obecną wycofał. Bo generalnie mój plan jest taki, żeby trochę ich sprowadzić do przodu i w miarę możliwości, żebym to ja, powiedzmy, miał... Przewaga inicjatywy, że tak to robimy. Czy mogę oślepić Hexharma? Ni chuja. A jednocześnie łuk zadaje relatywnie mało w tej chwili, więc... Trochę się boję... Czekajcie, zróbmy to inaczej najpierw. Zobaczę kolejność tur. 15, 11, 6, 3... Trochę niebezpiecznie czuję tutaj podchodząc z łucznikiem. Dodatku, stąd nie ma zasięgu, więc to mogę nie wchodzić w rachubę. Spróbuję tutaj nawet stanąć. Nawet jeżeli będzie w zasięgu, to tylko jedna jednostka. Zaczekamy sobie na przeciwników. Benedek niech pójdzie... Czy ty masz zasięg? No to masz. Zbawuj Frederikę. Frederika powinna mieć możliwość w miarę ładnego rzucenia magią. Jeżeli dobrze myślę. To podejdź tutaj. O nie, noże do rzucenia. Moja największa słabość. Jezu, jeszcze ten sos na czwartym. To będzie bolało. Ile ma zasięgu na leczenie? Wystarczająco. Mam dosłownie jedną jednostkę do leczenia, więc nie ma powodu, żebym tego nie robił. O Boga i walka. I know that. Frederika dość sporo zadaje w sumie, tylko... Trochę... Zawsze źle się czuję, rzucając spele na jedną jednostkę. A jak tutaj stanie, to ona umrze zaraz. A tylko chyba po prostu jednak rzucę tego, skoro takich jest. Okej,
Powinien mieć jeszcze jednego, tak na spokojnie, jeżeli chodzi o turę. Dobra, jakie ty masz umiejętności teraz? Masz Actualize tylko, póki co. Fryga, znaczy Fryga, Anna chciałaby, żeby stanęła tutaj. Czy bezpiecznie będzie... Najbezpieczniejsze co będzie, to chyba stanąć tutaj. Stając w takim, powiedzmy, co drugie pole, zostawiając wolne, jesteśmy w miarę bezpieczni? Sansor. To chyba lało, nie powiem. Zważ jak na to, że to też nie obydwa tankowata jednostka. Nie zabiję go, co trochę mija się z celem. Z drugiej strony mogę podejść tu, żeby ich zablokować i opóźnić tu tego Marsjala. Drain Strike ogólnie jest całkiem silną umiejętnością pod tym względem. Dobra, czy mogę kogoś sensownie oślepić? On będzie miał pierwszy tur, więc może jego bardziej się opłaca. Ups, nice. Oślepienie jest o tyle przydatne, że zauważalnie jest mniejsza szansa na trafienie, więc... Z oślepieniem jest tak, że jeżeli przeciwnik nas trafi, jak jest oślepiony, to mamy pecha, a nie, że mamy fartę, że uniknęliśmy. A włócznicy mają dwa zasięgu. Błagam szerzej. Au. To boli. Jest sporo efektów stresowych, o których gra nam w tej chwili mówi. W dużym skrócie, trucizna zdaje obrażenie na początku tury. Od trucizny można umrzeć, to jest ważne. Paraliż sprawia, że jednostka traci turę. Silence sprawia, że nie może używać umiejętności. Sleep nie pozwala używać... nie pozwala robić niczego tak naprawdę. A ataki w śpiącą jednostkę będą czasami krytycznymi i jednostka wtedy się budzi. Immobility, czyli unieruchomienie, nie pozwala nam się ruszać. Da. Blindness oślepienie zmniejsza celność jednostki. Furia sprawia, że cel będzie atakował jednostkę, która narzuciła furię. Kuszenie sprawia, że przeciwnik będzie po naszej stronie i efekt skończy się, kiedy zostanie obrażenia. Instant death pierw w tej grze istnieje. Można natychmiast zabić jednostkę. Auto revive daje jednorazowego auto revive power death. Regeneracja odnawia punkty zdrowia na początku każdej tury. Invincible sprawia, że ignorujemy źródła obrażeń. Takeover sprawia, że jednostka jest niewidzialna dla przeciwnika. I co ważne, jednostka jest wtedy pokazana, kiedy atakuje przeciwnika, bo stoi bezpośrednio przed przeciwnikiem, albo dostanie obrażenia z jakiegoś ataku obszarowego. Dodatkowo są wszelkie rodzaje kąty. Fire Counter działa wtedy, kiedy atakuje nas sąsiedni przeciwnik za pomocą ataku fizycznego. Ice Counter po prostu, kiedy atakuje nas przeciwnik. Act Again pozwala nam wykonać dwie akcje w trakcie jednej tury, na przykład ma to Anna. Stop sprawia, że jednostka nie może wykonywać żadnych akcji i to jest efekt, który kończy się z czasem. Protect pozwala nam chronić jakąś jednostkę inną jednostką. Gwarantowany kryt chyba sam przez siebie mówi. Absorpcja sprawia, że jakiś typ obrażeń jest absorbowany. Opóźnione obrażenia sprawiają, że obrażenia są zadawane po iluś tam turach. Zawsze jest to efekt negatywny na zasadzie, że przeciwnik rzuca spell i on po jakimś czasie wybucha na przykład, tak? Extended Sane sprawia, że mam większy zasięg. Protective Hard sprawia, że sojusznicy w pobliżu dostają mi obrażeń. No i dobra. Co mogę sensownego zajęć Eadorem? Teoretycznie mógłbym prowoka rzucić. Ale nie, czy mi się opłaca. Powiem więcej, wydaje mi się, że najosobniejsze co mogę zrobić, to się wyleczyć w tej chwili. Radę chciałbym, żeby mi tankował generalnie, więc od tego on tutaj dosłownie jest jako taka. A? On nie chce po oberwie. Jak mówiłem, blind się dobrze przydaje.
So, tutaj ma ograniczony zasięg ruchu, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że nie ma nikogo, kto musi przeżyć tę walkę, więc... Na razie niech leczenie dostanie Senoa. Jira stoi w miarę bezpiecznym miejscu, więc na razie niech tutaj stoi. Federica natomiast rzuca najlepszy spell, jaki tylko może rzucić. Bo w 3 jednostki. Delicje. I chyba lepiej będzie... Będzie lepiej? Właśnie zastanawiam, czy będzie lepiej jak... Wydaje mi się, że będzie lepiej jak właśnie z takim zygzakiem ustawię i tutaj stanę. Oni i tak nie powinni mu zajść od tyłu, więc... Nic złego mi się nie powinno stać. A Boże, to już... Noże dorzucają są tak irytujące. dobra, czy ja będę w stanie go zabić? Pewnie nie, bo zadaje 9 na turę, to zdecydowanie nie. Powinienem być za to w stanie zabić jego albo jego. Pytanie... On jest oślepiony, więc bardziej mi się jego opłaca zabić. Wykorzystam to, że Anna ma dwie tury i po prostu go dobija. This is fine. Przykład pojawiły się łupy na ziemi. Nie umieszkam z nich skorzystać. A tak samo jak nie umieszkam tutaj skorzystać z okazji do zaatakowania Exarma z obu stron. Nie dość, że atakujemy dwie jednostki, to jeszcze Senoa atakuje z drugiej strony, tak jakby. Senoa nauczy się PS Stance, który, jeżeli dobrze pamiętam, kontruje ataki przy pierwszej możliwej okazji. Oto Wajdo. On podniósł moje łupy. Najgorzej. Dobra. Co ja teraz mogę chcieć zrobić? Mógłbym mu przywalić. I chyba tak zrobię. Tylko z drugiej strony tak się naraziłem, jeżeli chodzi o Jillę i Federica, ale chyba... Wierzę, że nic złego z tego nie wyniknie. Dobra, spróbujmy oślepić jego. Mam 90%, więc powinno wejść. Yep, blindness. Stanę sobie tutaj, żeby nikomu im przypadkiem od tyłu nie zacznij. W taki sposób, jaki myślę, że mogliby. Ale tutaj się trochę twoim, moim dwóch postaciom... Ojojoj, dobra. Blind mi pomógł, bardzo mi pomógł. No i się oberwie od obu. Au. Dobra. Nie jest dobrze, ale nie ma tragedii. Tak to ujmę, chyba. A to go niestety nie zabije. Wpadnie im trochę ekspa, to na pewno. Na przykład Benedykt się nauczył bulwarka, który zwiększa obronę. Dobra, następny będzie się ruszał Elado. Czy jestem w stanie zabić tego kolegę obok mnie? Tak. Jeżeli trafię, to tak. A trafię. Łatwo. Stan sobie tutaj, żeby nie mogli... tutaj czy tu? Dobre pytanie. On jest oślepiony, więc nie powinien mi nic zrobić. Zablokuję może ze Slaya, żeby nie mógł podejść z tej strony. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego, szczerze mówiąc. To jest dosłownie definicja, nie spodziewałem się niczego, a i tak się zawiodłem. Aż to leczenie jest na chwilę obecną słabe jeszcze. Dobra, Federica nie ma many, więc nie może rzucać czarów. Nie przeszkadza jej to absolutnie zabić się Łotrzyka, który ma bardzo mało HP. Łatwo. Senna za to umrze, a to inna sprawa. Przepraszam, Loran-sama.
ご分を。A części śmierć Senoi nie oznacza w tej chwili końca Niskia. Galnie, żeby nie... Kurwa. BLIND! Ślepi, by the way. Oni są ślepi, by the way. Co ja chcę zrobić? Nie chcę tracić Anny, ale jednocześnie... Kurde. Ile ja jestem w stanie jemu zadać? Trochę. Dużo. Chcę skorzystać z tego, że mogę mu sporo zadać, okej? Okay? Anna się nauczyła to po jeden. Szkoda, nie miała tego w ostatniej turze. Bardzo by się przydało. A Pikniera nie zabije w tej chwili. Exhelmowi też wiele nie zrobię. Mogę chyba go zabić, jeżeli zrobię tak. Jeżeli teraz Hewlett strzeli w tego, który jest dwójką, no. Przysięgam, gdyby Anna tam nie stała, byłbym tak kurwa słony. Oj. To bolało. A jak wyglądają tu... Frederica to jeszcze sobie na swoją poczeka. A, dobra, weź podejść tutaj i wylecz Rolanda. Tutaj możemy trochę przywalić Ekstremowi. Nie jakoś specjalnie dużo, bo Benedikt niestety nie jest za dobrą ofensywną jednostką. Ale zawsze coś. Ale teraz tak, biorąc pod uwagę położenie, w którym się znajdujemy, to... Jira niech stojąc tu uleczy Frederickę. Chyba, że... Lepiej będzie mi stanąć tutaj takie zapytania? Oni i tak nie mogą przejść, i tak nie mogą przejść, więc co mnie dobrze może stanąć tutaj. Anna umrze. To akurat było w miarę do przewidzenia. Trochę boli. I za to zaboi Skorcz teraz. Skorcza staram się używać tak, żeby był jak najużyteczniejszy, czyli zazwyczaj tylko dwie jednostki. Wow, 99 hekta. Jak ja to robię? Frederica... Kurde. Moim dylematem jest to, że jeżeli Frederic... Chociaż nie, się mogę wycofać, bo Roland będzie miał turę najpierw. Mogę po prostu tutaj postawić. Jeżeli on trafi trzeci raz, będąc zaślepionym, to będę słony. Ale by sól poleciało, o mój Boże. Tutaj mogę... W ten sposób chyba nie mogę. Ale chyba i tak mi się bardziej opłaca, to jest najgorsze. O, bo liczą się tylko pieniądze i chwała. Najgorzej. Dobra, ty się obyć tak, żeby nie dostać jakimś losowym knyszem w plecy. Tak, on ma ósemkę. Marciala i tak raczej nie pobije tak szybko. Więc bardziej mi się będzie opłacało wycofać teraz Hewlett na przykład. Wycofać Hewlett, tak. Wycofam ją tu i strzelę blinda w niego. 80%, mam nadzieję, że wejdzie. Wyśmienicie.
Łatwo. Au. Au. Weź się, padlesz. Jeżeli będziesz w stanie przytankować jeden cios od Sosleya, to będzie okej. Okay. Jak są tury? Mogę teraz zaatakować i wtedy Jilla podejdzie, wyleczy. Z drugiej strony powinienem pewnie w końcu dobić jego. Nawet jeżeli jest oślepiony, to już zauważyłem, że oślepienie nieczęsto wchodzi takim myślom. Dobra. Weź wylecz Eadora. Proszę. Czy to zaboli? Zabawić nie zaboli, ale kolega zostanie uśpiony. Fryderyka jest uśpiona. Ale może pobić się egzamin na książką. To najważniejsze. Jak dobrze by poszło? Nie, aż tak dobrze to nie ma. Chyba, że Hewlett będzie w stanie go dobić. Bąk. Musisz się obrócić. Hewlett, proszę, wierzę w ciebie. Powinna dać radę. Łatwo. Z tobą jeszcze, jak cię mogę. Z Soslayem może niekoniecznie. Dużo łupy zgarnięte. Kolega jest uśpiony, więc pewnie nie trafi. Mało. To jedyne, co mam do powiedzenia. Pamiętacie, jak mówiłem, że jest raczej pechowe, a nie faltowne, że mnie trafił, jak są oślepieni? Ja mi chcę ewidentnie coś powiedzieć dzisiaj. Niestety, jeżeli ktoś jest uśpiony, to nie dostajemy bonusu za to, że atakuje z drugiej strony, więc aż tak dobrze to nie ma. Przynajmniej co, ostatnio trafia. Ale przeciwnicy będą się starać odchodzić od naszych jakichś dziwnych, śmiesznych prób otoczenia ich. Co absolutnie nie będzie im przeszkadzało w żaden sposób. Zachować przeciwników w najgłupsze możliwe sposoby. Bąk. Czy ja dam na tego? Zajść powinienem. No i dobra. To co już sam Soslayende. Benedykt jeszcze miał spanko. Jakbym chciał w 100% pomymować, to mógłbym teraz go bąknąć, ale po prostu podejdę i się wyleczę. Gali magowi mają to do siebie w Triangle Strategy, że jedyne co mogło to bąkować. Jeżeli im się TP skończa, dzieje się tak nieprzyzwoicie często. Przestań mnie usypiać. Jezu! Czemu Fryderyka tyle bije z książki? Czy kolega Soslay jest podatny na wiedzę, czy co? Bo trochę tak to wygląda. Hej, mam szansę na oślepienie go. Czas spróbować. Nawet weszło. To dopiero szaleństwo. No i dobra, Soslay już efektywnie się ruszyć się nie ruszy. Bo mogę go pobić. A zdecydowana większość przeciwników w tej grze nie potrafiła żadnych umiejętności, nie wiem, latania czy czegoś ten deseń.
Więc jeżeli się ich otoczy takich tutaj, to raczej będziemy już bezpieczni, bym powiedział. No i tyle widzieli Satleya. Teleporty balansu. Być co? Przy czym raczej nie kojarzę, żeby przeciwnicy je mieli. Poza tym, że Serenoa umarł, to wszystko nie poszło jak najlepiej. Przy czym umarł to oczywiście w tej sytuacji trochę nadużycie, bo w całej strategii nikt nie umiera. Nagrodę dostajemy 3 hitrze kudosy, 1180 zł monetek, po jednym małym i dużym przedmiocie leczącym i pięści zdrowia. Dajcie save'a. Chyba nie dadzą save'a aż tak łatwo. No nie wiem, jak na najznamienitszych generałów Heizan, to nie popisali się za bardzo. On to nazywa Greatswordem? Panie, żebyś ty Greatsword widział. Powinien być tak idealnie zrobiony pokaz, że te jednostki, które przeżyły, wciąż stoją na polu bitwy. Następny pojedynek jest między Avlorą a Maxwellem. Tego już z oczywistych powodów toczyć nie będziemy. Pamiętacie, jak to był turniej iluś na iluś? No to nie mor. Zaufane źródło słyszałem, że włócznie mają przewagę nad mieczami. Jak to było? Włócznia ma przewagę w zasięgu nad mieczem i dlatego jest lepsza, czy coś tam? Że jeżeli ktoś umie walczyć włócznią, to nie da w ogóle podejść mieczowi, czy coś ten deseń? To było proste. A biedni ci z tyłu sobie tak patrzyli i tylko takie... To nie brzmi dobrze. Triangle Weapon, ale my grałem w Triangle Strategy. Ha, ha, ha! Gali implikacja jest taka, że Avlora, nawet jeżeli się poddała, to jej ciosy były na tle silne, że Maxwell po prostu nie był w stanie czuć swojej ręki po tej wymianie ciosów. I my tyle nas widzieli. Jeżeli myśleliście, że będą dwie walki w ciągu jednego chaptera, po moim trupie. Chłop był tak pijany, że nawet nie pamięta walki. A, wreszcie się przebudziłeś, co? Jeszcze brakuje, żebyśmy na wozie byli. Oj, to nadominę. Pewnego dnia pokonam cię, Dio, znaczy Maxwell. Chapter 2. Dobroń dzielni wojownicy. Ukończony. I tak jak mówiłem, z tego, że dzisiaj jest mecz, będę oglądał, to raczej uznaję to za idealny wręcz moment, żeby na dzisiaj zakończyć. A tak jak wcześniej było wspominane, jutro Ronpeła, w sobotę Mroczne Dusze.
A tak to na razie tak. Tak mam nadzieję, że planowo będzie to wychodziło. Jeżeli też by się miało zmieniać, to będę dawał znać. A na dziś to było na tyle. Dzięki za przybycie i trzymajcie się po. Cześć!